tym odcinku zapoznasz się z techniką zakładania szwu ciągłego śródskórnego. Jest to jeden z najtrudniejszych, ale jednocześnie najbardziej estetycznych szwów używanych w plastyce skóry. Zapraszam. Szew śródskórny doskonale adaptuje brzegi rany i pozwala uzyskać dobre efekty estetyczne. Szew śródskórny nie jest wytrzymałym rodzajem szwu, dlatego nigdy nie zakładaj go na skórę, która nie ma dobrze zaadaptowanych swoich niższych warstw. Pamiętaj także, że szwy śródskórne stosuje się tylko i wyłącznie do linijnych ran. Szwy śródskórne możesz zakładać z użyciem nici wchłanialnych lub niewchłanialnych. Użycie nici wchłanialnych pozwala uniknąć pacjentowi konieczności usunięcia ich szwu w podanym czasie. Dlatego też w tym filmiku pokażę Ci, jak zakładać szew śródskórny z użyciem nici wchłanialnych. Założenie szwu śródskórnego zacznij od założenia pojedynczego, odwróconego szwu węzełkowego w samym szczycie rany. Dokładnie w taki sam sposób, jak uczyliśmy się w jednym z poprzednich filmów. Po założeniu tego szwu przytnij tylko krótki koniec nici, ponieważ jego dłuższym końcem będziemy dalej zakładać szew ciągły. W kolejnym etapie przełóż igłę pod węzłem, a wychodząc ku wierzchowi przekłuj się śródskórnie. Tak przygotowaną igłą z nicią możemy rozpocząć przekłucia śródskórne. Bardzo ważne jest, aby w żadnym etapie wykonywania tego szwu nie przebić się igłą przez powierzchnię skóry na zewnątrz. Pierwsze przekłucie śródskórne wykonaj maksymalnie w samym szczycie rany. Odchyl pęsetą skórę i wkłuj się w samym wierzchołku rany. Prowadząc igłę równolegle do powierzchni skóry, wykonuj nią ruch półkolisty i wykłuj się po tej samej stronie rany na tym samym poziomie. Następnie wykonaj serię śródskórnych przekłuć, za każdym razem po przeciwnej stronie względem poprzedniego przekłucia. Po wykonaniu każdego przekłucia zaciągnij nić, aby sprawdzić, czy brzegi obydwu stron rany są odpowiednio zaadaptowane. Początek kolejnego przekłucia powinien się zaczynać na tej samej wysokości lub nieco wstecz względem punktu wykłucia na poprzedniej stronie rany. Aby odpowiednio zlokalizować miejsce, gdzie należy wykonać kolejne wkłucie, warto wykonać następujący manewr. Po wykonaniu przekłucia przełóż nić na drugą stronę rany, aby orientacyjnie sprawdzić, w którym miejscu wykonać kolejne wkłucie. Aby zakończyć szew śródskórny, załóż węzeł chirurgiczny, traktując tę pętlę, która powstała między brzegami skóry, jako krótki koniec nici. W ten sposób powstało Ci charakterystyczne oczko nad węzłem. Aby zakończyć szew, należy obciąć oba fragmenty nici tuż nad samym węzłem, pamiętając o skośnym ustawieniu nożyczek. Uważaj jednak, aby podczas przycinania nici przypadkowo nie uciąć także węzła, ponieważ wtedy cały szew śródskórny będzie do poprawy. Ostatnim etapem szwu śródskórnego jest zakotwiczenie węzła w obrębie skóry. W tym celu należy wkłuć się w świetle rany i zrobić głębokie przekłucie w okolicy około centymetra pod dolnym wierzchołkiem rany. A następnie przyciąć nić tak blisko skóry, jak to tylko możliwe. Po założeniu szwu śródskórnego żadna część nici nie powinna być widoczna na powierzchni skóry. Pamiętaj, że szew śródskórny wymaga szczególnie dużo pracy, a jego efekt ostateczny zależy od umiejętności technicznych operatora. Zachęcam tym samym do częstych ćwiczeń i przy okazji do obejrzenia następnego odcinka, który będzie poświęcony usuwaniu szwów. Do zobaczenia! Spodobał Ci się ten film? Masz ochotę na jeszcze więcej chirurgicznej wiedzy? Zasubskrybuj ten kanał i bądź na bieżąco.